czego nie bardzo widać, bo ona ma dość żyzną, fajną ziemię, ona jest czarna, ale ja czuję, że ona jest dość sucha już i w takim wypadku należy naszą hamedorę koniecznie podlać. Mocno podlewamy, właśnie tak dużo, żeby woda przeciekała do podstawki, widać jak sobie tam napływa. I podobnie jak w przypadku Yuki i Stromante, niech ona sobie tam w tej wodzie troszkę pobędzie. 15-20 minut i wtedy zlewamy tą wodę koniecznie. Naprawdę trzeba to zrobić, dlatego że pomimo, że lubi sporo wilgoci, to nie może pływać w wodzie, bo to już byłoby za dużo. Także na koniec, śmiało może wasza hamedorea powędrować na ścianę i zapewniam, że będzie szczęśliwa, co najmniej tak jak ta, którą widzicie tutaj. Na zakończenie parę słów jeszcze o dracenach. Wy co prawda nie pytaliście mnie o dracenę, ale ja zauważyłem na waszej jedną rzecz. Ta wasza roślinka, przepraszam na momencik, bo ja oczywiście nie wytrzymałbym i jaram jak smok. O, widać. Piękny wymiar poszedł, ale dobra. Wracamy do draceny. Jeśli chodzi o dracenę, to wasza wygląda troszkę inaczej niż powinna. Pierwsza rzecz, która zwraca uwagę, to te zwieszające się liście. Tak nie powinno być. Tak może się dziać z czasem, z liśćmi, które mają już około roku czy około 2 lat. Liście na dracenach są dosyć długowieczne, ale nie powinno tak się dziać z młodymi listkami. One naprawdę powinny takim zwartym pióropuszem sterczeć sobie do góry. Co może świadczyć o takich objawach? Zwieszanie się liści, niestety, tutaj jest dla mnie trudność, ja musiałbym tą roślinę sobie dokładnie obejrzeć. Zwieszanie się liści może być objawem zbyt ciemnego stanowiska. Dracena marginata, tak jak ta wasza, pochodzi z tropikalnych rejonów Afryki. Tak, Afryka też ma tropikalne rejony, to jest ten zachodni rąb kontynentu o zachodnim pasie. Tam występują naprawdę regularne tropiki. One mają troszeczkę inny charakter niż te amerykańskie czy południowoazjatyckie, ale jednak to są tropiki. W takich rejonach zwykle rośliny mają dość sporo światła, a właśnie te afrykańskie tropiki są dosyć charakterystyczne, dlatego że tam roślinność porasta teren dosyć rzadko i rośliny przyzwyczajone są do tego, że mają światła sporo, naprawdę sporo i dlatego wasza dracena potrzebuje światła, nie bezpośredniego słońca, broń Boże, bo nie o to chodzi, ale przynajmniej wschodniej albo zachodniej wystawy i stanowiska niezbyt oddalonego od okna. Ja tu sobie zrobię teraz troszeczkę miejsca, bo jak zwykle nabałaganiłem strasznie. Pokażę wam teraz jeszcze inną. Mam ją po przeciwnej stronie. Pokażę wam teraz jeszcze inną. Kurde. Jeszcze inną dracenę marginatę. To jest inna, ciemniejsza odmiana. Narozrabiałem, przewróciłem sobie jedną roślinkę. Szkoda, że tego nie widzieliście. Tutaj tego nie widać za bardzo, ale to jest roślina dość ciemna i ona potrzebuje, o może tak wygląda, o tak wygląda bardziej naturalnie. Takie odmiany, im ciemniejsze, tym mniej światła potrzebują i w jakimś miejscu bardziej oddalonym od okna ona może sobie świetnie rosnąć. Ale właśnie, to jest egzemplarz już starszy
I te liście, ale odrobinę zwieszające się, widać bardzo dokładnie. Ale nie może to być coś takiego na całej roślinie. Także przede wszystkim jasne stanowisko. Co jest bardzo ważne? Bardzo ważne, jeśli chodzi o draceny, wszystkie gatunki tego rodzaju, jest też podlewanie. Draceny podlewamy podobnie jak jukę. To znaczy, broń Boże, nie wolno nam ich przelewać. Przelane draceny to jest śmierć dla rośliny. Dlatego podlewamy dużymi porcjami, ale dopiero wtedy, gdy podłoże porządnie u tej draceny przeschnie. Koniecznie. I znowu, najlepszy wskaźnik to jest własna ręka. Tutaj jest jeszcze wilgotno i przez 2-3 dni ja tej draceny podlewać jeszcze nie będę. Dopiero gdy ziemia będzie naprawdę sucha, ta ma mokro, więc nie podlewamy. Dopiero gdy ziemia naprawdę porządnie przeschnie u tej draceny, wtedy podlewamy porządnie, dużą porcją, ale raz na jakiś czas. Tak na marginesie jeszcze na koniec. Dracena to rodzaj, który obejmuje około 200 gatunków. Jest ich naprawdę sporo i są to przepiękne rośliny. Ja tutaj na parapecie w kuchni mam inną dracenę. To jest dracena fragrans, dracena wonna. O, teraz lepiej wygląda. I widać, jakie ma piękne w różnych odcieniach zieleni paski wzdłuż liści. Jeszcze trochę o jednej rzeczy. Tutaj widać na najstarszych liściach, że one już żółkną. Tutaj zaczyna zamierać tkanka, pojawia się martwica. Tego nie należy się bać. Liście na żadnej roślinie nie są wieczne. Niektóre żyją kilka dni, u niektórych gatunków. Niektóre, pojedyncze liście, żyją nawet kilka lat. Ale tak czy inaczej one nie są wieczne i z czasem będą zamierać. Jeśli tak się dzieje, że zamierają dolne liście i proces ten postępuje bardzo powolnie, nic złego się nie dzieje. Taka natura. Tam też włosy wypadają i wcale nie znaczy, że łysiejemy od tego. Dopiero wtedy, najlepiej byłoby robić to tak, że dopiero wtedy, gdy liść zaschnie całkiem, wtedy należy go usuwać. Ja tu mam jeszcze inną drecenę, fragrans.